Cześć, witajcie na kanale moimzdaniem.pl. Zapraszam Was dzisiaj na nowy film. Wybaczcie, że dzisiaj przychodzę do Was bez makijażu, ale zapraszam Was na szybki film w stylu Clean With Me. No i nie ukrywam, że ja w domu nie sprzątam w makijażu. Myślę, że to jest w miarę normalne i że zrozumiecie sytuację. No i myślę, że większość z nas tak ma, że sprząta w dresie, bez makijażu. Ten makijaż nie jest nam podczas sprzątania do niczego potrzebny. Taki film powstał na Wasze życzenie, także mam nadzieję, że Wam się spodoba. Także to jest mój pierwszy raz w tego typu filmie, także mam nadzieję, że przypadnie Wam to wszystko do gustu. Jeżeli tak, to koniecznie dawajcie kciuki w górę, a teraz już nie przedłużając, zaczynamy. Codzienne porządki rozpoczynam od rozpakowania zmywarki, po to, żeby potem ją móc na nowo zapakować i umyć górę naczyń, które mi się piętrzy na blacie kuchennym. Także teraz rozpakowuję zmywarkę, kubeczki dodatkowo wycieram po to, aby nie zniszczyć sobie szafek, a czasem lubi się na ich dnie jeszcze zbierać woda. Zmywarka zapakowana, jeszcze upewniam się, że śmigiełko z wodą się będzie kręcić. Teraz czas na kostkę. To są kostki do zmywarki, ja je przechowuję tylko w opakowaniu po kostkach do prania, bo tak nam jest wygodniej. Zmywarka działa i teraz jeszcze myję ręcznie kilka rzeczy, które nie nadają się do mycia w zmywarce. Akurat dzisiaj była to drewniana łyżka i nóż z drewnianą rączką. Teraz czas na mycie zlewu. Do mycia całego zlewu używam płynu do naczyń. Tutaj usuwam tylko resztki jedzenia i w zasadzie ten płyn jest wystarczający. Jeśli chodzi o baterie i sitko, to używam może troszkę bardziej agresywnej chemii, a raz na jakiś czas, ale to może raz w miesiącu, sitko zalewam domestosem, żeby pozbyć się śladów z kawy i herbaty. Natomiast dzisiaj tylko płyn do naczyń i później ksylit na baterię.
teraz jeszcze chowam pojemniki i słoiki. Tak, w tej szafce jest bałagan, ale ja ciągle nie wiem, jak sobie z nim poradzić. Jeszcze nie wymyśliłam, jak to ogarnąć. Teraz czas na nowe ręczniczki i ściereczki, bo tamte już były bardzo mokre. I będzie czas na płytę. Tutaj mam jakiś ekologiczny środek z frosza i używam do tego magicznej gąbki z Jana Niezbędnego, ale tej czerwonej, ostrej strony. Ona jest trochę mniej ostra niż w zmywaku do naczyń, także no ale jednak czasem trzeba coś poszorować, a później wszystko spłukuję i na połysk będę używać klina do szyb. Klinem przecieram także okap, bo ta szybka z okapu bardzo się tłuści. Używam go również do szafek i piekarnika. Jest naprawdę niezawodny. A mycie szafek zaczynam zazwyczaj od tych miejsc, które są najbardziej upalcowane, czyli od dołu, tam gdzie się chwyta. Teraz czas na blaty kuchenne i moje ulubione ściereczki Presto do mebli. Wycieram nimi zarówno blaty, jak i stół kuchenny i w zasadzie wszystkie drewniane i laminowane meble w domu. Jak widzieliście, również plastikowy czajnik się nie obraża, że jest wycierany tymi chusteczkami. No i są naprawdę niezawodne. Próbowałam ostatnio innych, ale wróciłam do tych, są warte każdej złotówki i wcale nie są takie drogie. I tak jak widzicie, jedną ściereczką jestem w stanie wytrzeć wszystkie blaty w kuchni, więc nie mówcie mi, że produkuję za dużo śmieci, serio. Podczas tego sprzątania staram się również większość rzeczy na blacie podnieść i wytrzeć pod nimi, dlatego że tam lubią się zbierać różnego rodzaju okruszki i paproszki. I w momencie, kiedy się siedzi przy stole w jadalni i mamy wzrok trochę niżej, to niestety wszystko strasznie widać. Jasne, że miksery są cięższe, ale staram się wszystko podnieść. Tutaj ogarniam już jadalnię. Ostatnio wymyśliłam, że takie drobiazgi walające się będę wrzucać do papierowej torebki prezentowej. Zgarniam okruszki i zaraz będę wycierać na mokro. Teraz czas na część salonową, którą rano zazwyczaj trzeba ogarnąć po wieczornym seansie filmowym. Także tutaj składam kocyk, poprawiam kanapę, jakieś poproszki, okruszki, żegnamy się, odnoszę jakieś swetry, bluzy. No i co jakiś czas walczę z kurzem, który wiadomo, na telewizorze lubi się zbierać, a nasi goście często zaglądają nam za telewizor również. Odkurzam też ananaski raz na jakiś czas i półeczki, także szczotkę do kurzu Wam gorąco polecam.
wyniosłam jeszcze pozostałości po przeprowadzce i od razu salon wygląda lepiej. A teraz czas na uporanie się z suchym praniem. Suche pranie jeszcze na suszarce składam, nie prasuję. Staram się składać tematycznie, żeby potem mieć gotowe kubki do odniesienia do szafy. Także spodnie do spodni, bluzki do bluzek, ręczniki do ręczników, a potem tylko dwa kroki do szafy. Jeżeli tego dnia nie planuję robić kolejnego prania, to składam akcesoria do suszenia, czyli tutaj kołowrotek na majtki i suszarkę. I teraz przechodzę do sprzątania mojego domowego centrum dowodzenia, czyli czas na biuro. Nie byłoby zaliczone bez wytarcia komputera, dlatego że przy ostrym słońcu bardzo widać każdą kropkę na ekranie. Mam nadzieję, że taki szybki film Clean With Me Wam się podobał. Jeżeli tak, to koniecznie dawajcie kciuki w górę. Będzie to dla mnie motywacja do tworzenia nowych filmów. Zachęcam Was także do subskrypcji mojego kanału. Tu na dole jest taki guziczek subskrybuj oraz dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o nowych filmach i niczego nie przegapić. Jeszcze tylko celem wyjaśnienia chciałam podsumować ten film, a mianowicie było to takie Clean With Me codzienne, bez żadnego zadęcia. Takie rzeczy myślę, że każdy z nas robi i ogarnia codziennie. Co 2-3 dni jeszcze do tego dochodzi odkurzanie i mycie podłogi, ale dzisiaj akurat stwierdziłam, że jeszcze nie ma takiej potrzeby, przeciągnę to do jutra i myślę, że jutro będę odkurzać i myć podłogę, dlatego już tego Wam nie kręciłam, bo chciałam dzisiaj ten film wrzucić. Także ta podłoga to tak w zależności od potrzeb. U nas nie ma zwierząt, nie ma małych dzieci, więc ta podłoga spokojnie tak 3 dni wytrzymuje. No ale oczywiście myślę, że tutaj już nie trzeba pokazywać takich rzeczy jak, nie wiem, wynoszenie śmieci czy mycie podłogi, bo to każdy z nas zna. Także takie codzienne moje porządki. Oczywiście mam oczy, jak każdy z nas, i w momencie, kiedy coś jest brudne, to myję, a jeżeli jest czyste, to nie myję. Więc są dni, kiedy wycieram jedne rzeczy, są dni, kiedy wycieram inne rzeczy. Nie robię wszystkiego codziennie, bo można by zwariować i życia by brakło. Natomiast staram się tak po kawałku sprzątać mieszkanie, dlatego że wtedy mam szansę, żeby cały czas było mniej więcej ogarnięte. Zachęcam Was także do komentowania tego filmu. Piszcie, jakie Wy macie sprawdzone metody na ogarnianie, na sprzątanie takie codzienne, żeby zawsze mieć ład i porządek w domu. I to już wszystko dzisiaj w tym filmie. Nie przedłużając, dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!